Cześć! Zamiast aktualizować co jakiś czas mapy w Toyocie, można je zastąpić zawsze aktualnymi mapami Google, Waze, Janosik czy Automapą. Dodatkowo na ekranie tego fabrycznego radia można odtwarzać filmy na przykład z YouTube'a. Jak to zrobiliśmy? Zostańcie z nami! Zaczynamy od wyjęcia fabrycznego radia. Tu mamy radio Touch 2 z fizycznymi przyciskami. I jeśli sobie wejdziemy w ustawienia radia, to zobaczymy taki zapis. Te dwie literki DA mówią nam, że mamy radio, które wyszło spod ręki marki Panasonic. Jak znaleźć to miejsce w radiu i dlaczego to jest ważna informacja, to opisujemy na naszej stronie pod linkiem, jaki znajdziecie w opisie tego filmu poniżej. Tu mamy Land Cruisera z 2021 roku z innym radiem i z innym modułem. Tu mamy tak zwane 3 w jednym, czyli pełnego, otwartego Androida oraz interfejsy Android Auto i CarPlay, więc to zupełnie inna historia i inne pieniądze, ale jak widać, da się zrobić. W każdym razie do tego fabrycznego radia podłączamy nasz moduł i ten moduł też znajdziecie pod linkiem, o którym mówiliśmy wcześniej. Przy takim podłączaniu trzeba się wykazać sporą precyzją, ponieważ po pierwsze musimy rozkręcić radio, dostać się do jego środka, a po drugie łączymy nasz moduł z fabrycznym radiem za pomocą taśm. I tu bardzo łatwo połamać na przykład fabryczne zatrzaski tych taśm, sugerujemy więc korzystanie z usług instalatora, który już to robił. Być może będziemy Wam w stanie znaleźć kogoś takiego na terenie całej Polski, jeśli nie jesteście z Warszawy. Idziemy zatem do auta, żeby zobaczyć, czy wszystko zostało dobrze podłączone i jak nasz sprzęt działa. Widać, że pojawia nam się coś nowego, czas więc na wyprowadzenie złącza USB do schowka, gdyby ktoś chciał oglądać na przykład filmy z pendrive'a. Wyprowadzamy też mikrofon do rozmów czy komend w mapach. Jak widać, nic nie tracimy z oryginalnych opcji radia. Najpierw przechodzimy na AUXa, bo tak wchodzimy dźwiękiem na fabryczny system audio, a potem przytrzymujemy przycisk CAR i tu mamy już menu samego modułu. Teraz wystarczy połączyć się po Bluetoothie telefonem z modułem i gotowe. Robimy to w tym momencie po raz pierwszy, więc nam to trochę zajmuje, potem się to będzie robić automatycznie. Mamy tu też iPhone'a, więc ten interfejs to CarPlay i działa to bezprzewodowo w CarPlayu z iPhone'ami właściwie od zawsze. Z telefonami na Androidzie będzie to działało bezprzewodowo od Androida 11 w telefonie. Wszystko działa, jak widzicie, bardzo płynnie, a przede wszystkim mamy tu wreszcie dostęp do map, w tym do wyszukiwania głosowego w mapach Google. Hadron! Systemy fabryczne działają, więc na przykład kamera cofania włącza się po wstecznym, a potem znów wracamy do Android Auto czy CarPlaya. Te dwa interfejsy to właściwie cały komplet dla kierowcy, od zestawu głośno mówiącego przez Spotify, Tidal, audiobooki, aż po mapy, od map Google, Waze, Janosika, Automapy itd. Wisienką na torcie jest Mirror Link, czyli klonowanie ekranu. Trzeba się tu rozłączyć z Android Auto czy CarPlay i w CarPlayu wystarczy włączyć opcję AirPlay. Może to działać z iPhone'em na dziś przewodowo lub bezprzewodowo i sterowanie jest tu tylko z poziomu telefonu. Więcej informacji i kontakt do nas znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu poniżej. Do następnego razu.